To, że rock and roll jest królem, to wiemy, ale być może niedługo będziemy jako króla podkreślali znaczenie tanga, królewskiego tanga. Tak początkowo to myślałem, że Artur przyjdzie do studia z kimś do pary i to tango zatańczy, ale przyszedł z drugim twórcą. No to też są modne takie pary, także próbujemy jakoś. No nie wychodzi nam na razie tak szczerze, ale no... Nie będziecie tańczyć, będziecie opowiadać. Zaczyn tanga nowoczesnego. Taka to para. Adrian Tabęcki, Artur Gadowski, który do tej pory milczał, ale się uśmiechał. Teraz już możemy powiedzieć, na czym polega ten pomysł. Bo z jednej strony rockowiec, rock'n'rollowiec i ktoś, kogo znamy chociażby z zespołu Ira, już nie mówiąc o osobistych dokonaniach wielkich, wspaniałych i tak dalej. Ktoś to w muzycznej jedynce gości regularnie i bardzo dobrze, w naszych uszach też. I Adrian Tabęcki, twórca, współtwórca tego projektu, tego pomysłu. Jak to się robi, żeby połączyć tango z rockiem czy z rock'n'rollem nawet? To znaczy, trzeba się umówić w jednym miejscu i zaśpiewać jakieś tango, najlepiej polskie, bo ich jest bardzo dużo. W jednej z dobrych portowych dzielnic Buenos Aires. Tak jest. Nie, no... Ja myślę, że trzeba przede wszystkim się interesować tangiem. Inaczej się to nie uda. Ty się interesujesz tangiem? Ja się interesuję tangiem. Szczerze wielu lat. Tak, znaczy mówię o polskich... Znaczy głównie interesuję się polskimi tangami przedwojennymi. Ja zbieram... Staram się zbierać, niektórzy mówią, że kolekcjonuję, może nie kolekcjonuję, bo tego jeszcze jest za mało, ale stare przedwojenne płyty i wyszukuję takich rzeczy, wyszukuję różnych historii na temat tych artystów, którzy są, uważam, że zapomniani. I tak naprawdę to chciałem nagrać taką płytę, żeby przypomnieć tych artystów. I ostatnia już, niedziela, chryzantemy złociste, Odonna Klara czy tango Milonga. Klasyka absolutnie polska. No. Warto to przypomnieć. Warto młodym ludziom pokazać, jacy byliśmy bogaci. Tak, zwłaszcza, że na świecie sobie o tym nie pozwolono zapomnieć. I te tanga w ogóle egzystują cały czas jako klasyka tanga. I Argentyńczycy mają tłumaczenia hiszpańskie i grają to jako klasykę tanga. My gdzieś tam oczywiście mamy świadomość, że to w ogóle jest te hity, to jest wierzchołek tej wielkiej góry, która tam cała była stawiana w międzywojniu. I sięgniemy z tego parę, ale no, chociaż tyle. Niech to żyje dalej, a przy tej okazji też chcemy kontynuować tą niesamowitą naszą historię tangową polską. Kiedy nastąpił ten taki błysk, że rockowa nutka i ta dusza tanga zmysłowa, w którym momencie to się pojawiło? Który z was pierwszy krzyknął albo wstał i zaczął tańczyć? No to tutaj Artur. No, Artur od krzyczenia to jest Artur. Ja jestem od krzyczenia i to ja właśnie krzyknąłem do Adriana. Że to jest ja usłyszałem to? Kiedyś, ponieważ interesowałem się już tangiem, tak zbierałem te płyty i myślałem sobie o tym, że może kiedyś byłoby fajnie nagrać taką płytę, na której mógłbym zaśpiewać te stare polskie hity. I usłyszałem Tangata Quintet. No i w tym momencie stwierdziłem, że jeżeli mam to zrobić, to tylko i wyłącznie z nimi. No i tak właściwie od tamtego czasu, czyli już prawie 10 lat... Sobie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy sobie. Tangata Quintet, czyli Adrian Tabęcki podkreślił znaczenie tego przedsięwzięcia. Zasiadł do fortepianu. No to jest tak, że przede wszystkim trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie na tyle miał dużo odwagi, żeby w dzisiejszych czasach taki projekt wydać. Bo tutaj naprawdę duże podziękowania dla kompanii MTJ, która w osobie Tomka Bujaka i Sebastiana Bujaka zareagowali no, wreszcie pozytywnie na nasz szaleńczy pomysł. Szczerze mówiąc, to ja dalej nie mogę w to uwierzyć, tak, że to się stało. To jest mało wiarygodne, ale już jest ta płyta. Pomysł tak do końca nie szaleńczy, no bo jednak z pełną premedytacją zrezygnowaliście z tańczenia tanga na rzecz wspaniałych, zawodowych tancerzy argentyńskich i oni właśnie wystąpią. Nie no, trzeba robić to, co się umie. Ja nie umiem tańczyć w ogóle.
koniecznie. Ja też nie potrafię i raczej się już chyba nie nauczę, więc... Także taka z nas para do tego tańca. Ale tancerze prawdziwi będą, którzy na koncercie w Teatrze Buffo tak wystąpią? Tak. Tak, oczywiście. Są z nami od lat. Mówię tutaj o Tangacie Quintet. Z Tangatą współpracuje znakomita para Anna Iberscher i Piotr Woźniak. Znamy się z nimi od lat i ta współpraca coraz to nowe ma oblicza. To jest jej nowa odsłona. Wiecie, że przed wami największe wyzwanie świata pod tytułem przebić popularnością utwór, bo do tanga trzeba dwojga. Nie. My nie będziemy przebijać. Nie będziemy przebijać, podepniemy się delikatnie. Podepniemy się do tanga trzeba dwojga, oczywiście, że tak. Polskie poczucie rytmu, zmysłowość, potrzebę czegoś, absolutnie. Czegoś kochanego. Absolutnie. No, to jest na wagę złota takie utwory, tak, żeśmy sobie analizowali tą scenę polską pod kątem tanga. No to w obliczu ponad 2200 przed wojną napisanych, no tang, no to naprawdę do tanga trzeba dwojga ratuje jakoś nam skórę, że w ogóle było, ale takie tango Manamu, tak? Ale to tak, żeby tak się... Tak sobie patrzę na kalendarz, nie za dużo. Widzę, tak, 31 marca na polskim rynku ukazuje się wyjątkowa płyta Tangado i tak dalej. 31 marca tego dnia ponownie zaczęła się w Polsce era tanga. Oby tak było. Potrzeba nam Proszę. Radości. Niech tak będzie. Proszę bardzo. To Artur Gadowski i Adrian Tabęcki zapraszają na koncert w Teatrze Studio. Studio Buffo, tak. No, bo to adres jest bardzo dobry, centrum Warszawy, tak. Tak. To jest przy Konopnickiej, więc bardzo wyraźnie. Już nie pomylimy z innym teatrem. Studio Buffo przy Konopnickiej, dobrze. Zapraszamy na koncert i mamy dla państwa zaproszenia. 22, a potem 645-22-66. 27 marca w warszawskim Studio Buffo koncert premierowy i spotkanie również z tancerzami Hadrian Tabęcki i Artur Gadowski. Zaproszenia mamy, sygnowane przez tutaj twórców, więc tym bardziej cenne. Proszę zatelefonować, wystarczy tylko zadzwonić. 22 645 22 66. No i przedsmak tego, co nas czeka w utworze Tangado.